Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i z góry znowu przepraszam za ten dźwięk. Jestem na wyjeździe, nagrywam z laptopa, więc nie mam tutaj też dobrego sprzętu, ale myślę, że całkiem dobrze mnie widać. Pisaliście w komentarzach, Szakuś, chorujesz, coś tam. Nie, moi drodzy, ja się czuję bardzo dobrze. Po prostu taka jakość dźwięku i bez kamerki. Ten overlay jest tylko chwilowy na czas wyjazdu, także dobrze, ale dosyć tego, moi drodzy, Mistrzostwa Świata. Warszawa 2021, szachy szybkie. Magnus Carlsen kontra Jan Krzysztof Duda. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No i elektryzująca partia. Tutaj kibice w dniu drugim no, mocno trzymali za Polaka kciuki. Bardzo ciekawy zresztą układ sił się pojawił w tej partii. No przejdźmy od razu do rzeczy, moi drodzy. Oczywiście zachęcam do łapek w górę, będzie to bardzo miłe. Zresztą zasięgi YouTube'a tego potrzebują, to znaczy łapki. Generują zasięgi. Tyle w temacie, moi drodzy. Przejdźmy do rzeczy. Magnus zagrał E4, Janek zagrał C5, skoczek F3 i skoczek F6. No i tutaj chyba Magnusa troszeczkę nasz rodak zaskoczył debiutem. Oczywiście. Jest to ruch, który można grać jak najbardziej, jest to dobre posunięcie i to jest tylko inny wariant, taki wariant Niemcowicza, tak to się nazywa. Magnus się troszkę zamyślił, ale tylko na chwilę, jakby sobie przypomniał wszystkie ścieżki tego debiutu i zagrał od razu ruch E5, skoczek zagrał na D5, skoczek na C3. Jakbyśmy próbowali grać na przykład ruch C4, to wydaje się to oczywiście takim dobrym posunięciem, ale czarne sobie z tym na pewno radzą, na przykład posunięcie skoczek B4, skoczek C6. To już są takie zawiłe warianty, które trzeba znać, jeżeli decydujemy się na coś takiego, jeżeli chodzi o skoczek F6, żeby grać czarnymi. Dobrze, tutaj przejdźmy dalej. Skoczek zagrał na C3, Janek od razu wybił, Magnus wybił pionkiem z D na C3. To trochę takie antypozycyjne, znaczy antyogólno, jeśli chodzi o zasady, posunięcie, dlatego że pionek od centrum odbija, ale to wszystko jest ładnie przemyślane. Takie są teorie debiutów. Nie zawsze reguły działają w szachach. Moi drodzy, przejdźmy dalej. Tutaj oczywiście goniec fajnie się otworzył. Skoczek zagrał na C6, na co Magnus, no właśnie, ten ruch mi się bardzo, bardzo podoba. No ale to jest taki typowy Magnusowy ruch, mianowicie H4. Moi drodzy, ten ruch od razu zagrywa Magnus. O co chodzi? No przede wszystkim łapiemy przestrzeń na królewskim i ten pionek jak najwyżej chciałby na pewno tam dotrzeć i przeszkadzać królowi w roszadzie. Taki jest główny zamysł. Przede wszystkim goniec tutaj w połączeniu z tym pionkiem to jest zawsze dobrze to się wszystko komponuje. W każdym razie Janek dalej zagrał posunięcie E6, na co białe zagrały goniec F4, hetman C7. No tutaj oczywiście podważamy pionka, ale to nie po to, żeby tutaj wybić, ale czasami istnieją takie posunięcia jak F6, dzięki czemu możemy tego gońca tutaj fajnie atakować, ewentualnie próbować wybić na E5. Białe zagrały hetman D2, więc widzimy F6 już nie działa, bo jest wybicie na F6. Posunięcie H6. Ruch zawsze się przyda, dlatego że pole G5 jest dobrze kontrolowane przez pionka. Posunięcie goniec D3. 3, B6, rozwijać figury trzeba dalej. Goniec zagrywa na E4, od razu tutaj związanie proponuje Magnus. Goniec B7, sprawa normalna. I posunięcie C4. No taki ruch oczywiście troszeczkę łapie tutaj powietrza w centrum. Ten pionek zawsze się troszeczkę przyda. To jest sprawa normalna. Skoczek zagrywa na bandę na pole A5, na co Magnus wymienia od razu gońca B7. Bardzo ważna rzecz, bo goniec B7 jest aktywną figurą czarnych, a Magnus tę aktywną figurę chce wymienić. Skoczek wybił na B7 i długa roszada ze strony Mistrza Świata, na co Janek odpowiedział hetman C6. Ten hetman tutaj się czuje bardzo dobrze. Ja przypuszczam, że pozycja jest oczywiście znana obydwu zawodnikom. Co ciekawe, silnik ocenia to bardzo dobrze dla białych na 1,30, no ale partia trwa, tutaj nie widać nic spektakularnego. Przypuszczam, że przewaga przestrzeni daje tę przewagę. Hetman zagrywa na C3. No takie oryginalne podejście, ale hetman tu się czuje na pewno dobrze. Zapobiega ruchowi F6, ewentualnie jeszcze tutaj bronimy skoczka, więc tam pionki mogą maszerować na przykład. Na co tutaj Janek goniec E7 i wieża zagrywa na D3. No ten ruch silnik troszeczkę gorzej ocenia. Nie jest to jakieś tam błędne zagranie, ale dosyć ciekawe byłoby zagranie królem na B1, moi drodzy. Taki typowy ruch po długiej roszadzie, dlatego że jak hetman władowałby się na E4, a takie są plany prawdopodobnie czarnych, to goniec świetnie się chowa na C1 i świetnie operuje na diagonali C1, H6. To wszystko dobrze działa. Można
byłoby na pewno próbować zagrać taki ruch jak wieża na E1, żeby nie wpłucić tutaj hetmana, ale to jest wyższa szkoła jazdy. Po wieża D3 widzimy jasny plan białych. Białe chcą tutaj zdwoić wieżę, stroić hetmana, wieżę, atakować mocnym działem na punkt D7. Hetman jednak zagrywa od razu na E4, na co białe odpowiedziały ruchem G3, skoczek na A5. Ten skoczek tutaj przy okazji fajnie z hetmanem atakuje pionka, ale głównym zamiarem skoczka będzie przerzut na pole C6, żeby kontrolować tutaj bardziej centralne pola. Skoczek na C6 zdecydowanie lepiej by się czuł. Wieża zagrywa na D1 i teraz wieża D8. Janek tutaj bardzo dobrze broni pionka. Długa roszada, tak też istnieje takie posunięcie, ale wydaje mi się, że długa roszada mogłaby być nieco ryzykowna tak naprawdę, chociaż ciężko mi stwierdzić, to są tak wysoki poziom zawodników. No, tutaj nasz Polak chyba wie, co robi. Przepraszam, tutaj troszeczkę mi się warianty przerzuciły. Pragnę tylko sprawdzić, co by było, jakby hetman zbił na C4. Czy to jest dobre posunięcie? Otóż, można by było wybić hetmanem, skoczek by wybił i wieża mogłaby wbić na D7. Myślę, że nikt nie chciałby tak czarnymi stanąć w tej sytuacji, dlatego że wieża jest dosyć aktywna, wieża przede wszystkim linia jest zajęta, no i tutaj jakieś proste ruchy B3. Spora aktywność, jakieś przerzuty skoczka w przyszłości, na pewno na E4. Takie plany można by było pewnie stosować. Tak nie poszło. Wieża zagrywa na D8, na co tutaj białe odpowiedziały ruchem skoczek D2. No, skoczek D2 atakuje troszeczkę hetmana i broni przede wszystkim pionka na C4. Też jest dosyć takim ciekawym zagraniem posunięcie B3. Wydaje się, że ten ruch jest dobry, no bo to wszystko fajnie scala. I na przykład, jakby czarne zagrały skoczkiem na C6, hetman D2. Zauważmy, tutaj byłoby próba zdjęcia pionka na D7, to bardzo dobrą odpowiedzią byłoby zagranie skoczkiem na B4. Zobaczcie, że tutaj już grozi bicie na D3, no więc przypuszczam, że wieża D7 byłoby brane pod uwagę, ale byłby to błąd białych. Dlaczego? Moi drodzy, w tej sytuacji tutaj przede wszystkim widać, że wisi skoczek. Tutaj hetman ze skoczkiem ładnie się czają na mata i pięknym zagraniem byłoby zrobienie roszady. I teraz pytanie jest takie, jak mają grać dalej białe. Pozycja jest bardzo ciężka dla białych i tutaj Janek na pewno byłby w tej sytuacji górą. No dlatego też Magnus Carlsen pewnie zdecydował się na skoczek D2. On tutaj bardzo daleko pewnie liczył warianty. I szybko przede wszystkim. Hetman zagrał na F5, wieża zagrała na F3, skoczek na C6 już tutaj znajduje piękną placówkę na polu D4. I teraz, moi drodzy, zastanówmy się, czy można gońcem zbić na H6. No, tak poszło w partii. To wydaje się pięknym posunięciem, dlatego że zdobywamy pionka, atakujemy hetmana. No, jeżeli hetman by odszedł, to tak by było, ale istnieją piękne, wtrącone posunięcia i tak też się dzieje, ale co ciekawe, Magnus Carlsen dosyć odważnie to zagrał i świetnie ocenił pozycję, dlatego że skoczek D4 nastąpiło. Tak, tu widzimy jest wzięcie hetmana, ale pamiętajmy o widełkach, które grożą. Bardzo ciekawe ruchy. No i tutaj Magnus zbił skoczka hetmanem z tego względu, że zaraz odbije na F5. W tym wypadku tutaj Janek wybił wieżę, skoczek wybił na F3, pionek wybił na D4 i goniec zbił na G7. Dosyć forsowne warianty, więc no tak grać trzeba, czyli zdobywać pionki ze strony białych. Czarne z kolei mają teraz jakość więcej i kwestia ustabilizowania gry. Wieża H7, goniec F6, jedyne posunięcie w partii. Szybka wymiana nastąpiła, no i wieża H6 koniecznie, bo ten pionek jest dosyć groźny, a jak on się połączy z pionkiem G5, to będzie bardzo, bardzo groźnie. No to na szczęście dla czarnych nie nastąpi, nie ma takiej możliwości. Skoczek zbił na D4 pionka, wieża zbiła na F6. Podsumowując tę sytuację, zobaczcie, Janek ma jakość więcej, ale ma dwa pionki mniej. I ocena tej sytuacji według silnika jest plusik malutki dla białych, co oznacza, że mistrz świata rewelacyjnie wręcz ocenił tę sytuację. On na pewno widział tę końcówkę, grając goniec na H6. W momencie już wam tutaj pokazuję, dokładnie w tym momencie, grając goniec H6, pewnie już tę końcówkę widział, mianowicie. No dobrze, jak było dalej?
Otóż białe zagrały f4, no bo tak grać trzeba, wysoko pionki stawiać. Król e7, do centrum troszeczkę się zawsze przyda król. Wieża zagrywa na d3, nie można zagrać d5, bo skoczek c6, więc trzeba uważać. Wieża c8, wieża szuka wolnej linii, zawsze trzeba atakować, próbować pionki podważać. Pionek zagrał na b3. Wieża G6, no fajnie by było zdobyć tego piona, to czarne miałyby już ułatwione zadanie, ale subtelnie skoczek wrócił na E2, wieża zagrała na G8 i król D2. Moi drodzy, białe tu się bronią, białe czują się tu bardzo dobrze. Zauważmy, że tutaj są cztery pionki na dwa pionki, no i to może być bardzo niebezpieczne, ale pozycja jest względnie równa mimo wszystko. Posunięcie D6. W takich sytuacjach przede wszystkim czarne muszą uważać, żeby nie podstawić czegoś, ale wygrywać czarnymi jest to bardzo, bardzo trudne zadanie. Bardziej bym... No, był skłonny powiedzieć, że to białe mają szanse większe na wygraną. I to nie chodzi o to, że Magnus gra białymi, aczkolwiek to ma duże znaczenie na pewno, ale białe niczym nie ryzykują w tej sytuacji, ale trzeba mieć tego świadomość, żeby tak grać. Posunięcie A4, bardzo ładny ruch, zawsze wyżej troszkę piona się postawi i ruch E5. Mi się bardziej podoba, silnik też to bardziej rekomenduje, zagranie pionkiem E5. Te pionki tutaj dobrze stoją, pionek przede wszystkim z F5 dobrze też kontroluje zapędy pionków na skrzydle królewskim. I na przykład po F5 król E1 można by było na pewno zagrać posunięcie E5 i próbować grać aktywnie. Jednakże Janek zagrał od razu właśnie ruchem pionkiem na E5. Wieża zagrała na F3. Wieża G4 to są takie posunięcia, no... niegroźne, wyczekujące, nie wnoszące za bardzo nic do pozycji, ale ciężko się czarnymi przebić, trzeba przyznać. Król zagrywa na E3, król E6, król F2. Widzimy, król asekuruje pionka G3, to jest bardzo ważny moment. I wieża zagrywa z powrotem, przepraszam, mocniej, nie ta wieża, wieża z ósemki zagrywa na G7. I teraz wieża zagrywa na E3. Tutaj Magnus po prostu bawi się za darmo w tej sytuacji. Król F5, no Janek ambitnie próbuje coś tutaj zyskać. Wieża D3, więc król musi wrócić na E6. I wieża D5, czyli cały czas tutaj Magnus coś próbuje robić. Zobaczcie, skoczek tutaj dobrze wszystko asekuruje razem z królem, więc to się dobrze trzyma. Po wybiciu zawsze jest szach skoczkiem i ewentualny powrót, żeby trzymać pionka na G3. Wieża zagrywa na G8 i tutaj pamiętajmy, że też takie fajne podważanie jest pionkiem A5, aczkolwiek teraz to nie działa, bo tutaj pionek pilnuje. Król zagrywa na F3 i właśnie teraz Janek popełnia taki no, mały błąd. No właśnie jest to ruch A6. Niestety posunięcie mało komfortowe dla czarnych. Taki ruch wyczekujący. Bardziej bym już wolał zagrać wieżą z powrotem, no ale to ja. Tutaj grają arcymistrzowie. To jest tylko taka moja ocena oczywiście. To się zawsze łatwo mówi, moi drodzy, jak się gra partię, jest 10 razy trudniej. Na pewno ta presja gry z mistrzem świata jest ogromna, aczkolwiek Janek pewnie tutaj już aż takiej ogromnej presji nie czuje. Wielokrotnie już pokazał, że jest niezły. Moi drodzy, posunięcie A6. Wieża zagrała na A1 w tej sytuacji. No właśnie, ale można byłoby się pokusić o ruch F5. Bardzo dobry ruch z tego względu, że po wybiciu przypuszczam, że wieża by zbiła na D6 i te pionki mogły być tutaj masakrowane. Ale dosyć podobnie można by było też dosyć podobnie będzie wyglądała kontynuacja, jednakże w tym ruchu F5. Można by było jeszcze królem odejść na E7. I teraz ruch A5 wygląda obiecująco z tego względu, że po wybiciu szarpiemy przede wszystkim skrzydło, to jest dosyć ważne. Jak było w partii? Po ruchu A6 wieża wróciła na D1, tutaj król zagrał na E7, no Janek chyba tutaj grał też na sekundach, z tego co dobrze pamiętam, aczkolwiek plus 10 sekund to jest dużo dla takich, no, takich zawodowców, więc pełna jeszcze tutaj kontrola. Posunięcie F5, no i teraz nasz rodak no popełnia błąd, moi drodzy. Wieża z czwórki wraca na G7. Jest to poważne przewinienie, którego Magnus nie wykorzystuje. Otóż jak wykorzystać tę sytuację białymi? Można byłoby zagrać F6, moi drodzy. Ten ruch się narzuca z tego względu, że po wybiciu, aby bić trzeba, jest wieża D6 i na przykład król F5 dosyć ambitnie, wieża zbija pionka. No i tutaj na przykład wieża G6 i można by było zagrać A5 podważając. Na przykład jakby wieża wymieniła, no to też jest kwestia dobrej oceny sytuacji. Pozycja końcowa jest kompletnie taka no, różna, więc bardzo dobrze trzeba policzyć, czy skoczek dobrze sobie tutaj radzi z tymi pionkami. Na przykład król E6, skoczek C3. No i ta sytuacja według silnika jest wygrana dla białych. Tutaj zawodowcy wiedzą co i jak. Tu jeszcze jest wolny pionek, król zatrzymuje te dwa pionki, więc to się powinno wszystko trzymać.
Moi drodzy, jednak po tym ruchu wieża zagrywa na d5, to nie wypuszcza przewagi białych, ale teraz mimo wszystko Janek zagrywa królem na f6, pozwalając białym zbić pionka. Na co Magnus oczywiście reaguje w ten sposób, król wybija na f5 i mamy dokładnie tą samą sytuację, co sobie analizowaliśmy. Wieża zagrywa na g6, jest a5 i wieża zagrywa na d8. Na co białe postanowiły zagrać ruch g4. No i teraz zobaczcie, że król nie ma nigdzie wyjścia. Wieża musi wybić na g4 i jest skoczek g3. No i znowu widzimy, że tutaj wieża pięknie kontroluje szóstkę, więc no wieża musi wybić skoczka. Król wybija posunięcie e4. Wieżówka w tej sytuacji jest, powiem tak, no jest wygrana dla białych, tylko że jest wygrana, a wygrać tę końcówkę to nie jest takie proste, bo zobaczcie, że ten pionek jest dosyć zaawansowany. Król dosyć aktywny, tutaj drugi pion za chwilę może też ruszać. To się oczywiście łatwo mówi, ale pamiętajmy, że białe też mają tutaj opcję. Wieża oczywiście zbiła pionka na A6, król zagrał na E5 i wieża B6 z powrotem, żeby mieć jakąś kontrolę. Szacha, ewentualnie pionek A6. Wieża dała szacha na G8, król F2. No i pionek F5 próbuje maszerować. Jakbym tak spojrzał chłodnym okiem na tę pozycję pierwszy raz, to bym stwierdził, że to czarne mają tutaj ogromne szanse, a jest zupełnie inaczej. To jest właśnie, to jest to mistrzostwo świata, które posiadają tutaj białe. Posunięcie A6, na co czarne odpowiedziały ruchem król F4, dosyć aktywnie. Wieża E6, pilnujemy pionka, który ma opcję dojścia. Wieża zagrywa na G7, pilnuje pionka tutaj A7, żeby biały pionek nie maszerował za szybko. Jest ruch C5 ze strony białych. Wieża zagrywa na D7, aby szukać pewnie aktywności. Wieża D6 niestety nie pozwala tutaj na jakieś zapędy czarnych. Wieża G7 wraca, wieża D4. Cały czas zobaczcie, białe nie pozwalają czarnym na marsz pionka. Król zagrywa na E5 i wieża A4. Ta wieża świetnie się przemanewrowała z takimi fajnymi posunięciami, które coś dawały. No i widać, że teraz ten pionek tutaj z A6 ma opcję marszu. F4 ze strony czarnych, pionek zagrał na A7, E3 z szachem i król F1. Moi drodzy, ta partia się skończyła. Czarne, no Janek przegrał niestety tę partię z mistrzem świata. Tu już nie ma obrony przed ruchem A8, a wieża G8 również nie działa, no bo po prostu dorabiamy hetmana, a te pionki nie są w stanie tutaj nic złego zrobić. No cóż, wyższość mistrza świata w tej sytuacji. Zapraszam na nowy kanał Chess Memories, a trzeba przyznać też, że moi drodzy, ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwego, znaczy szachy szybkie odzwierciedlają prawdziwą siłę gry szachistów i chyba to jest prawda mimo wszystko, bo tu nie ma czasu na przygotowanie, tylko ta właśnie siła gry, szybkość podejmowania decyzji, no jest piekielnie mocna. Gratulujemy Magnusowi Carlsenowi i życzymy też powodzenia Jankowi w trzecim dniu zmagań Mistrzostw Świata. Trzymajcie kciuki, pozdrawiam, cześć.